Siemano mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Jest to odcinek Stepania. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj już na starcie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek z jakimś komentarzem. Pewnie spytacie, kto wygrał premkę w ostatnim odcinku. A no właśnie, screen tej osoby komentarza jest w opisie. Możecie tam zerknąć, czy to właśnie wy nie wygraliście. Chciałbym tylko w tym miejscu dodać, że są to normalne premki, gdzie sobie możecie zmienić nick, e-mail, hasło i tak dalej. Co tam tylko chcecie. Tylko właśnie są to te premki za 1 dolara, więc żeby tam nie było wątpliwości w komentarzach, bo niektórzy się burzą, że są to alty i nic z nimi nie możecie zrobić, aby dostać sobie do nich dostęp i nic więcej, więc no. Tej osobie napiszę e-maila dzisiaj lub jutro, właśnie z przekazaniem tej premki. Pewnie spytacie zombie, skąd masz te premki, a są to właśnie te premki za 1 dolara z Archilfura, więc takie właśnie losuję dla was. No i co? Jeśli chcecie wygrać w tym odcinku premkę, musicie dobić 900 łapek w górę oraz napisać swój e-mail z jakimś fajnym wierszykiem w komentarzu po prostu. No, tyle, nie? I chciałbym teraz pozdrowić te osoby, które pomogły w realizacji tego odcinka, więc możecie sobie po prostu już przesunąć tam o 25 sekund, jak ktoś nie chce słuchać tych pozdrowień. No i co, więc ja zaczynam pozdrawiać, więc jest to Sauzer, Wolf137, Sklity, Witek383, X, Nikos X, Ravland, Koksu, PL, Barty ma skrypty, Assassinors, Gamer X, Masz Deda, Różowa Fasola, Tex, Polski Oscar, Tomek Yty, Megzi, Ferowski, Bugatti, Breaku, jeszcze raz Ulf, bo dał dwa razy, Kubek Man, XBBok, Destiny Fire oraz Forever Young, więc ja im dziękuję za pomoc w realizacji tego odcinka. No i zapraszam was już do filmiku, pozdro. O, i pani Trusia mnie tepa, więc tepamy do pierwszej osoby, kurde, nie nagrywam tutaj wstępu do tego. Ale no tak, gdzieś wpadłem i nie wiem, gdzie ja jestem, kurde, bo mam problem z tym. O, tutaj jestem, dobra, okej. Bo mam problem z tym, że w tym texture packu zapomniałem dodać sobie, kurczę, tego gammy. Więc no, zapowiada się klepa w ciemnościach, niestety, kurde. Sorry za to, naprawdę, sorry od razu na start. Ale... kurde, taki fail, no mi też w sumie to przeszkadza. I ja pierdzielam, ona się będzie dobierała z Ender Chesta, naprawdę. Aż taka słaba, że będzie się dobierała z Ender Chesta. Nie no, ja nie widzę nic, kompletnie nie widzę, gdzie ona tutaj jest. Jest tutaj. What the fuck? Jestem w jakiejś wodzie czy w czymś? Cholera, czekajcie, video setting, bright. Mam na 100% praktycznie. A ja kompletnie nie widzę, dobra, to wygląda na to, że jesteśmy w jakiejś wodzie czy w czymś. Nie, nie, jakoś... niesamowita klepa w ciemnościach, nie? Bez kitu, dobra, ona zjada koksa. Nie wiem, czy ma stręża w sumie. Okej, okay, dobra, który to jest poziom? To jest 6 poziom, dobra, gdzieś na dole jesteśmy. To są po prostu jakieś spady czy coś. Ja muszę jak najwięcej hitać, bo to mi po prostu daje takie oświetlenie. Szkoda, że oni tutaj żadnej pochodni nie mają. No, jak na sobie będę tepał, no to sobie po prostu ogarnę tą cholerną gammę. No bo ciężko, kurde, że mnie pulizą to jeszcze tylko. Okej, okay, jest gici, chciałam tutaj jakiegoś strężyka. Mam strężyka dwójkę, gdzie ona jest? Ta trusia, tutaj. I znowu jestem w cholera w jakiejś wodzie. No tak, do kolejnego Ender Chesta cię. Ja pierdzielę, ona jest słaba, nie? Bez kitu. Cały czas będzie się do tego cholernego Ender Chesta dobierała. Dobra, gdzie jestem? Nie ogarniam kompletnie nic w tym miejscu. Naprawdę, dobra, ona jest naprawdę słaba. Problem, łatwiej by mi było ją bić, gdybym, kurde, coś tu widział. A ja nic nie widzę, kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Dobra, bania i padła. Więc nieźle, jakby się ją udało tak zabić, bo ona tak, kurde, się tu cały czas dobiera. Dobra, Strange 2, walić to rzucam. Może jakoś uda się, żeby polizała. No, niestety nie polizała, kurde. Żebym ja tutaj tylko nie polizał. Dobra, będę jadł refile póki co, no bo ona chyba... tutaj Strange'a nie ma. Aczkolwiek set mi pada, więc przydałoby się, żeby go zmienić. No, powiem tak, no, jestem w dupie. Kompletnie w dupie jestem, bo nie ma Ender Chesta, nie widzę jej. Gdzie ona jest? Tam jest, kurde. Ja pierdzielę, biją. Ale naprawdę, no... dosyć śmieszna taka klepa, bo... o! Coś jej padło, klata, dobra! No i zabita, dobra, ty! Dobierała się cały czas Ender Chesta, ale jakoś mi się udało ją zabić. No jak będę te pod następnej osoby, to muszę sobie już ogarnąć cholera tą gammę, więc... no, tyle. Do następnej akcji. Dobra, tutaj ziomeczek z gildii FE Pro AK Kot, jeśli tak się nie mylę, tak to się na pewno czytać. Prze, kto klepa typa AEZY? No to... Pro AK Kot, no to tepamy do ziomeczka, zobaczymy ciebie, tutaj pan serdeczny Pro AK Kot tepnie, kurde, gościu, jesteś pro kotem,
O! No i pan Prokot te pan. Widać od razu, że to chyba pro gościu, bo wiecie, od razu. To dwóch ziomków tu jest aż, ja pierdzielę. Mam się z dwoma bić i Strange tu jest. No, to nieźle. Zapowiada się ciekawa klepa. Dwóch na jednego, banda łysego się ten, wiecie o co chodzi. Pewnie też widzicie, że zmieniły się partiklesy. A no tak, zmieniłem partiklesy, dodałem gammę, zmieniłem jeszcze zbrojki w tym texture packu. Tak, żeby po prostu on taki ładniejszy, podoba mi się. No, jakby ktoś pytał, zombioczek, dosz texture packa, zombioczek, daj to XT. No to texture pack będzie na 17 tysięcy subków na moim kanale, bo mi się podoba, jest to moja sklejka wykonana przeze mnie, więc no czemu miałbym ją dawać, tak że powiem, że za darmo, nie? Wiecie, trzeba trochę odczekać z tymi subami, poczekać aż wbijecie, trochę was zachęcić właśnie do subowania, a jeśli ktoś chce texture packa, no to właśnie możecie zostawić suba, łapkę w górę, no chyba, że będzie tutaj tak z 2000 łapek, to wam mogę tego texture packa od razu podać, no ale wątpię, że będzie taka liczba łapencji, więc trzeba po prostu odczekać do tej liczby 17 tysięcy subskrypcji na kanale i po prostu go wtedy otrzymacie. Dobra, ja nie będę już tutaj pierdzielił bez głupot, bo trzeba się zająć biciem typa. Tylko problem w tym, że on ma przewagę nade mną lekko w koksach i nie wiem, czy mu właśnie set nie padł. I jaki tu jest Strange? O, to jest pytanie. To jest Strange 2, dobra. To ja sobie zmienię w takim razie secika na szybkości. Tak, o. Dobra, jest set zmieniony. I zobaczymy, czy gościu tutaj... Powinien mu niedługo set paść. No właśnie, zmienia sobie gościu seta. I teraz jest ten drugi tutaj. On ma 500 ranku. Ziomeczek może by polizał, tak? No nie, niestety nie polizał. Czy ten gość ma antyknoka? I tak, on ma antyknoka. Patrzcie to, typek jest odpalony. What the fuck? Ej, no gość jest odpony, naprawdę. What the fuck, co jest grane? Gość jest odpony, ja pierdzielę. Hellpop. Hellpop. TP do mnie. Mam cheatera. No i zabiję. Ja chciałem napisać na Hellpopie i zginąłem. Ja pierdzielę. Hellpop. Diabel. Ma fajne cheaty. Nie wiem, na co czekacie. No, napiszmy jeszcze raz w sumie to, bo gości ma cheaty, no nie powinien sobie cheatować, kurde. Mam nadzieję, że administracja go zaraz tutaj zbanuje. W sumie nawet wywalone mam w to, że zginąłem, czy tam, wiecie, zabiłbym cheater, żeby zbanować cheatera, ważniejsze, więc no. Widzimy się przy następnej akcji, pozdro. Dobra, tutaj pan ziomeczek Mister Scar pisze, kto chce itemy TPA z gildii staff, jest jeden online, tutaj właśnie widzicie, sprawdzałem to, więc za czym tutaj pan Mister Scar mnie tepnie, tylko muszę go tutaj wyszukać sobie, o, zalt-tabować, znaczy stabować, bo jakbym typnął, kliknął alt-tab, no to by mnie niestety, ale wywaliło, wiecie, do pulpitu, ale czy pan Mister Scar mnie tepnie? Halo, panie Mister Scar, tepaj pan, boję się. Dawaj, XD. Mister Scar. No, nie do tego napisałem. Mister Scar. Dawaj. No, tepaj, panie Mister Scar. No, może mnie pan tepnie, no. Cholercia, czemu mi nikt nie chce tepać na tym serwerze? Do tego Michusia, na przykład, co pisze na czacie, to tepałem chwilę temu, ale też mnie nie chciał tepać. A potem, no, to zaczął mnie wyzywać, że jestem Steve'em. I cholercia, i panie tutaj EC. Co jest? Czemu mi coś pokazuje? Klepa, gościu. Klepa! Nie ma! Klepa miała być, a nie sojusz. Gościu, dawaj. O kurde, ty! Wyskoczył na mnie jakby na jakimś banehopie, ale nieważne, taki, wiecie. Taki szczególik, nie? W ogóle, nie wiem, czemu mam takie wrażenie, ale jakoś ten gościu się dziwnie porusza. Jakoś tak szybciej, kurczę, niż ja. Nie wiem, takie właśnie dziwne wrażenie odnoszę. I co? Czemu mnie z łuku chce panczować? Czy on się chce przepanczować sam? Panie Mister Scar, co pan robi? Go klepa! John peruje, do jakiegoś pokoju tutaj chce wbić, dobra. Ja wbijam za panem Mister Scarem tutaj do pokoju. O, no i go zabiłem. On miał tylko jednego seta przy sobie. No dobra, nie, chociaż. Dobra, będę miał z niego całego secika. Więc jest elegancko. Nieźle, jest stabilnie. Więc możecie stać łapkę w górę, nie? Za taką szybką akcję. I tyle, nie? Jo. Patrzcie to, w ogóle ten pan Mister Scar tutaj do mnie przyszedł, chodź. Damy mu itemy w sumie. Niech ma te itemy, kurde, czasami warto oddać itemy ludziom, żeby nie kończyli edycji. Co tutaj miał jeszcze jakiś kill-off, więc no, trzymaj sobie panie Mister Scar itemki, pozdrawiam cię tutaj na odcineczku. A nie pozdrawiam tego gościa, Michuś, ty, Steve, bo nie tepniesz, easy, 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 nie tepniesz, boi się, easy, easy. No, widzę, że gościu, że tak, no, boję się cię, Michuś, ty. No i co, zostawcie łapkę w górę za taką, wiecie, że tutaj rzutałem itemki. Gościu sobie właśnie założył seta, a ja zmykam na bazę i widzimy się przy następnej akcji. Piona! Dobra, ja już tutaj tepam do kolejnej osoby, jest to gościu I'm Rama 777. Jest z gildii AX, sprawdziłem, jest tylko on w online po prostu w tej gildii, więc myślę, że mnie, kurde, tutaj tepnie w jakieś nogi.
a ja z nich ucieknę rzucakami, to by było w sumie spoko, jak mi się uda oczywiście, ale to jest pierwsze pytanie, czy on mnie tepnie, halo? O! Dobra, tepa mnie, więc jest elegancko, wezmę sobie rzucak tutaj od razu do... W sumie nie wiem, gdzie wezmę te rzucaki, bo on mnie tepnął na jakiś kuboid. Kurde, gdzie ja jestem? Dobra, on zjadł refila i nie ma fajerki. Dobra, teraz zjadł koksa, niestety. Mogłem sobie od razu kupić strange, to może gościu by jakoś polizał czy coś w tym stylu. Co on robi tutaj? Nie ogarniam w ogóle. Myślałem, że mnie w nogi tepnie, ale jednak mnie nie tepną w nogi, tylko tutaj do góry na platformę kuboida. Ono ile ranku? 577, a ja 963. No kurde, trochę spadłem z tego rankingu, bo miałem ponad 1100. No ale wiecie, live, te panie do ludzi, te sprawy, no to się traci ten ranking, kurde. Felek, a trzeba go nadrobić, bo wiecie, topka 1600 ranku. No to nie jest dużo, w sumie, do wbicia. Ale czy ten gościu mnie tutaj będzie bił z czegoś innego niż z Knoka? Bo z tego co mi się na razie wydaje, to on nie bije z Knoka tylko i wyłącznie. Tak, patrzcie, nawet mnie nie podpala, tylko mnie bije z Knoka. No ja pierdzielę, trochę dziwny gościu. I co, on będzie chciał czekać do kuboida, na to wygląda. Ale ja się z nim chcę, kurde, pobić. Czy tu nie... Nie, myślałem, że tu nie ma kuboida, ale jednak jest kuboid. Czemu? Powiedzcie mi, dlaczego... Nie no, jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu, dlaczego ten gościu co po chwilę ucieka. Czy mnie tutaj zaraz do jakiegoś magicznego trapa wrzuci, czy o co chodzi, bo ja w sumie na niego i jeszcze nic nie zjadłem. No, tak, nic na niego jeszcze nie zjadłem. O! Będzie te... Cholera, odknokał mnie ktoś, no dupa. No, co za typy, co oni w ogóle robią? No może w takim razie ten gościu poliszę, skoro... Ten ucieka co po chwilę. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Szkoda, że on nie polizał. No, aha, tu jest beczka, dobra. Oni dlatego tutaj mnie chcą sknokać do tej beczki. Okej, okay, dobra. Już kumam, to zniosę w takim razie koksa. Oni zbytnio nie ogarniają chyba tej gry, bo... No... No nie ogarniają, że tak powiem. Więc... Aha, okej. Okay. Czyli wpadłem do jakiejś trapa, z którego się nie da wyjść. Dobra, już się da rzucić tutaj rzucaka chyba. Powinno dać się przynajmniej. Dobra, rzuciłem tego rzucaka, więc nieźle. Tego gościa tutaj może jakoś się uda mi zabić. Gdzie jest ten gościu? What the fuck? Co się stało z tym typem? Dobra, w takim razie będę bił tego po prostu i tyle. Może tego się uda zabić. No, ten tutaj koksika zjadł od razu na start. Nie jest za dobrze. Aha, czyli... Okej, okay, rozumiem, rozumiem, tak. Kumam tych gości. Robią nogi, po czym uciekają z nich. No, spoko. Ale jest tutaj ten gość, już w ogóle bije się z nimi prawie 3 minuty, wrzucimy tutaj do kolejnego trapa. Ale te trapy są w ogóle niezabezpieczone i sobie po prostu wywalę tutaj rzucaka i tyle. Nie kumam tych ludzi, no zeskoczysz tutaj gościu, czy co będziesz robił, bo... To ja pierdzielę, ja się tutaj chciałem normalnie pobić z nimi, a no się nie da. I co, co on tutaj chce zrobić, no? Powiedz mi gościu, co chce zrobić. A, no tak, z łuku mnie strzelić, no spoko, można w sumie jej też tak z łuku strzelić. To ja w takim razie sobie rzucę tutaj... Perełki. O, wperełkowałem się do żółwika, to ciekawostka. Dobra, to jest jedno. What the fuck, czemu ja jestem w żółwiku, o co chodzi w ogóle? Siłka. I lecę w nich z powrotem. Gdzie on jest? Tutaj jest ten gościu, tylko żebym tam nie wpadł, bo nie mam aktualnie pereł. Więc byłaby dupa, dupa. Ale on ucieka, ja pierniczę. Co za... Co w ogóle goście, co oni robią? Ja nie kumam, co oni po prostu ćwiczą, próbują zrobić na mnie, chcą mnie po prostu jakoś tutaj zabić, ale im ewidentnie to nie wychodzi. A ja by czas tracę na takich gości, no. Patrzcie typa co on robi. I co, i będzie teraz na drzewkarkę uciekał, tak? I się zaraz odwróci mnie do beczki, będzie chciał zrzucić. Nie, jednak nie, będzie uciekał po drzewkarce. Okej, okay, dobra, nie mam pytań do gościa. I będzie do mnie z łuku strzelał, ja pierniczę. Co za panto... Za kurde cfel. Dobra, chyba go zabiję, wiecie? Chyba się go uda zabić. Aha, on perę jakąś rzucił, na dół. Ja pierniczę, nie no, nie gadajcie, że on tak będzie się bawił. Taką ciuciu babkę, nie bez kitu. Trzeba by go do jakiegoś trapika wrzucić, na przykład jakieś beczki i po prostu za nim tam skoczyć, bo... No tak, to jest dupa póki co, nie? Serio. Ja aż go biję, ile? 4 minuty 27 sekund. Nie wiem w sumie co gadać, po takim, przy takim długim czasie, no... Bez sensu jest ta klepa moim zdaniem. Więc wam trochę to przyspieszę, jeśli mi się go nie uda zabić w najbliższą minutę. I co, i znowu na kuboid ucieknie, co za ja pierdzielę, co w ogóle ciota to jest z tego typa, no... No patrzcie to, on się kompletnie bić nie umie, no ma speeda, ale do beczki nie potrafi wrzucić. To taka prawda i patrzcie, teraz ucieka do kolejnego trapa. No, jak gdybym go tam wrzucił, to by było elegancko. Dobra, wpadł tam. Gitarka. Jak ten gościu tu wpadł, to ja tutaj za nim wjeżdżam. Witam pana Rama, kurde. Jestem Rama, tak według tłumaczenia. I am Rama.
No dawaj gościu. Padniesz kiedyś czy co? Aha, czyli tu są za mną. Skoro on nie bije z knoka, to wyczuwam, że tu są za mną jakieś beczki czy coś znowu. Coś w tym stylu. Co on zjadł? Chyba zjadł koksa znowu, kolejnego. To ja sobie w takim razie kupię speeda, bo obstawiam, że gościu właśnie będzie uciekał od jakichś stoniarek czy coś w tym stylu. Ale ja mu nie pozwolę tam wejść. Więc gościu, nawet nie próbuj tam wchodzić. Co zjem koksa od razu. Pyk. Jezu, już 5 minut 40 sekund go tu klepie. Ale będziecie mieli przynajmniej długi odcinek do oglądania. Więc jak ktoś dotrwał do tego momentu, to możecie napisać hashtag, nie wiem, 20. O, napiszcie hashtag 20 w komentarzu, jeśli dotarliście do tego momentu. No mi praktycznie wtedy jeszcze od tej klepy nie padł w ogóle. Teraz mnie ten gość lekko zaczął strefować. Ale też jakoś tutaj nie za dobrze. I mi kurde padł stręcz, ale gościu zjadł chyba ostatniego refila. No szkoda, że właśnie nie mam już tego stręcza, bo na pewno by mi to pomogło w zabiciu tego ziomka. A tak będę się musiał męczyć, kurde, tutaj z czystym... Bez stręcza po prostu, tak? I wskoczył tutaj jego kumpel. Nie wytrzymam, naprawdę tutaj wskoczył jego kumpel. Co za kurde, to są... To są jakieś lamusy zwykłe, nie? Naprawdę. O, gościu gdzieś rzucał perły. Chce uciec. No i wszedł tam. No i dobrał się do Thunder Chesta. Nie, ja pierdziczę, przysięgam. Jak ja... Nie no, zginę... W tym momencie ginę od największych ciot, jakie grają na Dragonie. Naprawdę, to są... No, największe cioty. No patrzcie, co oni robią. Ja pierdziczę, nie? To są... Największe cioty, naprawdę. Kurde. Gdyby się jakoś udało... Nie, no to jest po prostu szok. Zginę od największych ciot, które kuźde... Istnieją na tym serwerze, bo... No ja tutaj, ich jest dwóch, oni nie ogarniają nic, ten w ogóle nic nie ogarnia. Najgorsze jest to, że dostaną za mnie mnóstwo ranku. I to mnie martwi, bo ja nie chciałbym tego rankingu tracić, myślę, chciał trochę go pozbierać, żeby nie było wstydu. No tak jak te typy, bo przecież widzicie. Jednak ranking ma znaczenie, bo chłop ma 500 rankingu, nic nie ogarnia. Ten drugi też. Zabić raczej mi się ich tutaj nie uda, bo nie mam stręża, więc... No w tym problem, gdybym się dostał jakoś do Ender Chesta. Może jedynie wtedy. Nie wiem, tak naprawdę nie chcę się z nimi bić, bo biję się tutaj z nimi 7 minut i 30 sekund. Ja pierdzielę, wiecie co? Ja wyrzucę tego koksa, nie będę się z nimi bił i tyle. Tak o, więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mordeczki. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę oraz subika. No i co? Dzięki, że byliście na odcinku, oglądaliście do końca. I do następnego, yo. I pamiętajcie o konkursie z początku odcinka. Pozdro.